raz powstał bez względu na to, z jakich sił i na jakim podłogu. Jestem siłą, która sama siebie mnoży, sama siebie buduje i przerasta. O ile zdoła się skupić, a nie rozproszy się na drobne chwile ulegania, cierpieniu czy przyjemności. Jestem siłą, która chce się we wszystkim, z kim się spotyka, czując, że zostaje, wystarczy tylko jedna chwila odwiedzenia czy zapomnienia, a sama siebie rozbije unicestwo. Jestem siłą, co chce być wolna i nawet trwanie swe wolności poświęci. Wolność swą traci, jeśli się sama do siebie przywiąże. Być wolną, może tylko wtedy, jeśli siebie samą dobrowolnie odda. Dobru, pięknie i prawda. Wówczas dopiero To wielkie szczęście pracować w teatrze. Kiedyś grałam mały epizod. Później nosiłam około 800 sukien, 800 fryzur. I w każdej było mi dobrze. Halo? To ja? Znowu zaczynam swoje. Halo? Wszystko od nowa. Halo? 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 To ja. Halo? Tak. Ja? To ja. Nie poznajesz mnie? Tak. Mszę miałam najdłuższą. 20. Osiem minut. Książę zjechali wszyscy. Płakał jak w operze. Proszę mnie nie oślepiać. Nie siedzieć mi w twarz. Nic nie wiem. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Czego się trzymać? Podajcie mi ręce. Nauczę cię, co to starość. Nie chcę umierać za żadną nie cenę. Nawet zmartwychwstania. Kto jest więc ten, który do was mówi? Nazywam się Maria Rengard. Mieszkam od kilku lat w Krakowie, w domu starców, przy ulicy Helców, na samym poddaszu. Wędrowałam z pokoju do pokoju. Zawsze mieszkałam w pokojach pięcioosobowych. Ale moje współmieszkanki szybciej umierały albo przewożono je do zakładów specjalnych. Bałam się dnia, w którym zacznę robić pod siebie. No. Taki dzień jednak przyszedł. Przewieziono mnie na wózku do izolatki. Leżało tam już 6 innych kobiet. Moje łóżko stało koło okna, ale nie miałam już sił, żeby wyglądać przez okno. Wiem tyle, że w dole, na podwórzu, były garaże i chlewik dla świń. Siostry gotowały świnki. Zarzynano je na święta. Nic nie jadłam. Jedzenie podawane starcom w blaszanych kubkach nie smakowało. Czasem. Nie mogę. Kochani, ale mówisz, że kończy się taśma po prostu. Musisz szybciej mówić. No ale to już się kończy, jeżeli nie. Nie, ale to ja nie wiem, o co chodzi. No ale to jest jasne, że szybciej. Dobrze, Zarzynano je na święta. Jedzenie podawane starcom, blaszarcom, nie smakowało. Czasem jadłam słodycze. Potem przyszło zapomnienie. Lubię ptasie mleczko.
Pamiętam kilka obrazów z dzieciństwa. Wiem, jak się nazywam. Nazywam się Maria Rengard. Weź i duje moje suknie. Zmieniamy się. Jestem aktorką. I przypominam sobie. Do was mówię, słyszycie, do was wyciągam rękę. To bardzo niedobry, prymitywny gest. Ja nie kłamię, ja tylko ubarwiam prawdę, ubarwiam patrzą prawdę. Mój zawód jest taki, zawsze jak tylko na to podobieństwo. Zawsze tylko na to patrzą na mnie. Jak na aktorkę i tak samo słuchają. Nie! Nie, nie, nie! Nie zgadzam się na... by moje życie było tylko krótkim przeczołganiem się przez teatralną bez znaczenia i przedłużenia. Ja nie chcę się zastraszyć. Mam teraz powiedzieć koniec, zgodzić się na krzywdy i niesprawiedliwość, masowe upodlenie i indywidualne sprawy, żadne. Można mnie oczywiście zniszczyć i zahipnotyzować, zakleić mi usta gipsem albo plikiem dolaru. Będę wtedy milczeć, ale niech pan generał boi się. Niech pan komisarzu boi się mój grzęs. Niech pana inspektorze przerazi moja jedna łza. O, stóp do góry, elektryzowana jestem. Naelektryzowana jestem, naelektryzowana jestem politycznie. Teraz codziennie wygiera miłość, tylko nie wiem, jak się zachowywać. Codziennie wychodzę na ulicę, zwycięża ciekawość. Widzę choroby przechodzące koło mnie. Widzę dzień, w którym umrze przechodzący koło mnie. Boję się każdego przechodzącego koło mnie. Prawdziwie potrzebuję ochrony. Alfonsa! W mojej nad wyraz trudnej, ten drudze życiowej, wieczorem ginie z wartym. Moje ciało jest bez wartości. Oczywiście można jakąś cenę ustalić. W końcu jestem własnością publiczną. Kto jest więc ten, który do was mówi? To jest ten, który mówi ze sceny. Pamiętam kilka obrazów z dzieciństwa. Kilka obrazów. Wiem. Z dzieciństwa. Jak się nazywam? Wiem, jak się nazywam. Nazywam się Maria Rengarten. Jestem aktorką. Przez wiele lat byłam niepotrzebna. Przez wiele lat byłam niepotrzebna. W moich żyłach płynie błękit na krew. Śmieję się i płaczę, gdy sobie to przypomnisz. Skąd tyle uporu, żeby żyć? Skąd aż tyle pokory? Wielu rzeczy nie przeżyłam.
Przecież nie umiesz już tego. Z kim rozmawiać? Z nim? Nie słucha mnie. Słowo wiruje. Odbija się w tobie. Wewnątrz. Wewnątrz. To głupota modlić się. Do samej siebie. Z odłamkami prawdy w ciele.
jak wyobrażona, jak zwierciadło mówiące ja, gwiazda firmamentu, niewiele wykonuje ruchu, jak mało możliwość. The Lothe Lachmann Video Theatre was established in 1985 in Warsaw. It has appeared on many stages in Poland and abroad. Its spectacles include: in 1985, Actress 1, based on motifs from Helmut Kaiser's dramas at the Powszechny Theatre in Warsaw. In 1987, Kaiser Fragmente, excerpts from Kaiser, at the Witkiewicz Art Center Studio in Warsaw. 1988 brought Actress 2, presented at the second meeting of the Theatre of Vision and Plastic Arts in Katowice. In 1989, the Polish-English version of Actress 2 was presented at the Fringe Festival in Edinburgh. 1990, a Polish-German version of Actress 2 was created for the Im Herzen Europas Festival, organized by the Hochschule der Künste and shown at Künstlerhaus Bethanien in Berlin. The same year, Actress 3 was presented at the Schwedzka Theatre in Warsaw. In 1991, LLT showed Actress 4, Westöstliche Diva, at the Dialog mit Polen Festival, Dialogue with Poland, at the Black Box Theatre in Munich and at the Macrophone 91 Second International Festival of Acoustic Art at the Center for Studies on Jerzy Grotowski's Art in Wrocław. January 1992 brought the premiere of Operation Alcestis at the Contemporary Art Center in Warsaw's Ujazdowski Palace. In August 1992, LLT traveled to the Fringe Festival in Edinburgh with the Polish-English version of Operation Alcestis and presented it at the Richard DeMarco Gallery. In September 1992, LLT appeared at the Bratislava Cantans International Festival in Wrocław with Operation Alcestis. Jolanta Lothe is a theater actress. Until 1982, she performed in Warsaw's National Theatre. She has also appeared in many TV and film roles. Since 1983, she has been working with Peter Lachmann on new multimedia theatre forms in Poland. Apart from acting, she does the editing in the Lothe Lachmann Theatre, LLT. Peter Lachmann is a Polish language poet. His works include Niewolnicy Wolności, Slaves of Freedom, and Mniejsze Zło, The Lesser Evil. He is also a German language essayist, playwright, and translator. In the LLT, he is the director, camera operator, and stage designer. He has devoted Operation Alcestis to Jan Kot in place of their joint book on Euripides's Alcestis. I am happy that the Polish presence at the festival is defined by the Lothe Lachmann Theatre. Jak lusterku, twarzą w twarz, tak, dokona się. So heavily emphasizing the impact of 20th century technology upon our lives. I may say that this is a very human use of technology. And what we have is a full-blooded piece of theatre. I mean full-blooded in the sense totally about the human presence.
And we have in this splendid actress an extraordinary achievement. Słowa, 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 słowa wysypują się jak piasek i sklepsydry. Sklepsydry, jak piasek, sklepsydry, klepsydry słów. Jedna moja się ciebie może połama się klepsydry. I jeszcze raz. Być wolną sobą, this image is not peripheral. This image of the television screen provides an alternative to the agony of what television can be, which is the worst drug of the 20th century, which causes the human brain to atrophy. Here, you have an alternative. And it is a Polish alternative offered to the world.